podziękować wam niezmiernie. Jedzenie było wyborne, czasu mało, chęci wspaniałe i naprawdę w tych trudnych warunkach, bo to były trudne warunki, naprawdę zachowaliście i odpowiedzialność, chęć, pasję i surowiec, na pewno ten, którym jest sarna, nie został zmarnowany, bo wszyscy wygraliście, bo odważyliście się przede wszystkim. Tak? Wspaniałe, naprawdę zaangażowanie, to co widzieliśmy, ta chęć, myślę, że będzie dla was, to dla niektórych, lecz pasją przygotowania dalszych posiłków. Słuchajcie, pierwsze miejsce jednogłośnie stwierdziliśmy komisyjnie, że zajęła grupa dwójka, tak, o numerze dwa. Proszę robiono, proszę, na pamiątkę tego turnieju kulinarnego. Pierwsze miejsce. Brawo. Być może jeszcze coś znajdziemy później dla was. Dobrze. Słuchajcie, drugie miejsce, czwóreczka, gdzie jest czwóreczka? Bardzo proszę tutaj. Dobrze. Mości panie, wręczaj. Za mojecie drugiego miejsca. Na pamiątkę. Gratulacje. Gratulacje. Dziękujemy. Na pewno. Trzecie miejsce, jedeneczka. Tusto. Stanica. Stanica. Krakowa. Krakowa. Proszę bardzo, dziękujemy. Mamy czwarte miejsce, no. Już o, nasi. Nasi. Viva i chwała. Viva! Ja mam... Brawa. Ja taką nadzieję, że jeżeli te imprezy ostromeckie będą dalej trwały, to będzie taki mocny punkt każdej imprezy i to też będzie nasza nowa tradycja, te konkursy kulinarne. Super, jestem dumny z was. Dziękuję bardzo.